piorkunowie latają też, wiesz. No, wiesz co. Co? Z czego się śmiesz? Co? Z czego się śmiesz? No nie. Wydawało mi się, że zaśmiałeś. Co? Flagę wciągają. Flagi. Polskie Orły, którego jeżeli nas słyszy, bardzo gorąco witamy i jeżeli tylko będzie mógł, to na pewno do nas pytuje i życzę miłej zabawy dziś, a dziś zabawę kończymy późno w nocy, bo kończymy ją w ogóle hangar dancingiem. No i oczywiście jutro na kolejne pokazy, na kolejne skoki, no i również... A może i tam, możliwe. Tak, tak.
Już wyskoczyli. Ładnie wylądował. Co? Ładnie wylądował, bardzo łagodnie. Ładnie pionował, że poszedł. O, jest to A! Jeden szpadą upada. Tak, gracja, plus, kończę coś nie wiedzieć. Pewnie przemysłowanie opisywać. Robię taki cyrkiel teraz. Proszę zauważyć, że przez moment nos tego śmigłowca był jakby w miejscu, a ogon zamiatał niebo po okręgu. Proszę bardzo, teraz według osi pionowej swojej się obrócił. I podtrzymanie w górę, rodzaj rzadki. Teraz nabiera prędkości i wykonuje element lotu, niskiego lotu koszącego, ale mimo tej prędkości proszę zauważyć, jak to jest zwrotne urządzenie. Niemal w miejscu potrafi zmienić kierunek lotu o prawie 180 stopni. I teraz schodzenie w dół, praktycznie w miejscu, co pozwala pilotowi
i obsłudze na przykład maszyny ratującej czy obserwacyjnej, zaobserwowanie tego, co jest pod nim, miejsca lądowania, czyli jest bez wyniosłości, bez drzew, bez krzewu. A teraz taki rodzaj zawisu i lot wsteczny. To potrafi tylko śmigłowiec. Bell potrafi to w sposób szczególny, bo jest to nowoczesna technologia. I proszę, defilada do tyłu. Przed Państwem była do przodu, jest do tyłu. Odwrócenie się. Odejście i to jeszcze nie będzie koniec. To nie będzie koniec. Teraz następny element był czasem bardzo taki ciasny krok. Bardzo podobny czasem do właśnie takiego zacieśnionego kręgu samolotowego. I teraz z przekonaniem na dużej prędkości przelot. Mały ten tu się brudami. Głowa mi się nie mieści.